Piotrze, jesteśmy na wernisażu Twojej kolejnej wystawy w Warszawie. Co to jest za wernisaż? Opowiedz w kilku zdaniach, jakie prace prezentujesz, a wiem, że prezentujesz pracę pod tytułem 12 apostołek show biznesu. Polskiego show biznesu, tak. To jest moja wystawa taka do tej pory niespotykana. Zawsze działałem, że tak powiem, w kierunku abstrakcji i sztuki performatywnej. Nie byłoby wernisażu bez performance'u tak naprawdę. Dlatego temat mi się nasunął, że co zrobić, jak uszlachetnić te kobiety, które namalowałem. Oczywiście żartując zawsze mówię, kto je namaluje, jak nie ja, bo dzisiaj każdy artysta chce pieniądze za obrazy. Ja namalowałem je za darmo, dla samego siebie, a teraz zobaczymy, co będzie się z tym dalej działo. Mam jakieś tam pomysły na to, co z tym zrobić, żeby przekazać to na jakąś aukcję charytatywną dla dzieci. Ja nie chcę z tego pieniędzy, ja mam z czego żyć, także ja to uczyniłem tylko i wyłącznie z czystego serca, żeby docenić te osoby, tak jak Magda Gessler, Edyta Herbuś. To są osoby, które są idolami dla wielu młodych ludzi. Oglądając telewizję, wiele osób chce być o takiej urodzie jak jakaś tam pani, albo o takiej charyzmie, o takiej dynamice życia, więc myślę, że te panie zasłużyły na to i myślę, że nie ma tu nic w tym wulgarnego. Są to akty w różnych technikach malowane tak naprawdę. Jeżeli fachowcy w dziedzinie malarstwa to zobaczą, to będą widzieli, że i są akwarele, i pastele, i akryl, i różne techniki malarskie, bo też chciałem pokazać, jak można kogoś ująć naprawdę. I jest to pastisz, czyli nie będę wyjaśniał, co to jest, bo myślę, że dla większości widzów jest to wiadomo, o co chodzi. A mówiąc o tych 12 apostolkach, kogo miałeś na uwadze? Czy to było takie pojęcie ogólne, taka tematyka, czy konkretne osoby? Każdy z nas ma w życiu jakieś przesłanie, posłanie i kieruje się sercem. Ja od zawsze mówię, że kieruję się miłością i paradoks polega na tym, że zawsze mi zarzucano, że mówię głośno to, co myślę, że mam buzię niewyparzoną, prawda? Wiemy o tym, że tak mówiono. No tak, bo ja żyję prawdą. Jak się komuś nie podoba, to mam to w dupie. I tak samo poczułem to i nikt mi nie jest w stanie zabronić tego zrobić, bo nikt papieża się nie pytał, czy mógł malować jego obraz, bo papież miał to w dupie tak naprawdę, a tu jakieś panny do mnie dzwonią i mnie straszą, że mnie do sądu pozwolą. Naprawdę, ja teraz mówię z tą pełną premedytacją, bo ja z wielkim szacunkiem to zrobiłem, a ktoś ma o to pretensje. No to ja nie wiem, no, w którą stronę Polska idzie, ten polski cyrk. A proszę powiedz, jak to jest? Z jednej strony było się znanym polskim projektantem, stylistą gwiazd, tak naprawdę osiągnąłeś się wyżyny w Polsce. Taka jest prawda. Potem przerzuciłeś się na bycie malarzem i od kilku lat tworzysz. Jestem od zawsze, umówmy się, że dodatkową moją funkcją życiową była moda i trwało to jakiś okres czasu. Robiliśmy z żoną programy jak Kocham Cię Polsko i tam częściowo do You Can Dance i poznałem trochę ten świat mody hermetyczny, do którego ja się nie nadaję. To znaczy, no nie, sorry. Dlaczego? Intelektualnie propozycje, które dostawałem, czasami były żałosne i smutne. Jestem dorosłym facetem, wiesz, ja mam prawie 5 dych, nie? Także mnie tam na takie rzeczy, a wiesz, a z malarstwa się utrzymuje gdzieś tak naprawdę od zawsze, gdzieś to mi funkcjonowało. Tylko nie chciałem jednego zapychać drugim, bo człowiek, który robi wszystko w Polsce, nie robi nic. Tutaj jest pani, która jest w Niemczech lekarzem o wielu specjalizacjach, na bardzo poważnym stanowisku, którą ja zawsze promuję młodą sztukę. Nikt tego głośno nie mówi, ja to mówię. Te dwa serca, które ona namalowała, to są jej. Także też pokazuje, że można być medykiem, lekarzem i też interesować się sztuką, malarstwem, realizować się podczas malowania i wyrzucać z siebie te emocje, bo przecież to, co przedstawiamy w malarstwie, to jesteśmy my gdzieś tutaj. Czyli jeżeli ktoś mi mówił, czy ja profanuję te osoby, nie, no to jest to bzdura totalna, nie do przyjęcia w ogóle. Czegoś takiego nie mogę w ogóle pojąć, jak można tak pomyśleć. No właśnie, Piotrze, wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem Tobie zadać pytanie, co się u Ciebie dzieje? Dlaczego Ciebie nie ma w tym show biznesie na pierwszym planie, bo zawsze byłeś, ale jednak cały czas istniejesz w tym show biznesie, ale jednak sam powiedziałeś, że jednak skupiłeś się na malarstwie.
Skupiłem się na malarstwie na pewno, wróciłem do Gdyni, teraz wróciłem z powrotem do Warszawy i ja jestem taki w cudzysłowie szwendacz, ja i do Berlina jeżdżę i też o tym nie publikuję tego na profilu facebookowym, no bo po co? Jadę tam dla pewnej grupy ludzi, wykonuję sztukę performatywną, która w Polsce gdzieś tam raczkuje, dopiero nie za bardzo ludzie wiedzą, o co chodzi w tym. Łączą to z happeningami bardzo często, co jest mylne. No i ja sobie jakoś daję radę. No teraz mieszkam od 3 miesięcy w Warszawie, więc wróciłem. Wykonałem ten wernisaż, że tak powiem, z tym, co tu się działo. Niech sobie każdy interpretuje, jak chce. Interpretacja sztuki jest dowolna, ja zawsze mówię. Zawsze jest dowolna i naprawdę. A ja w lipcu szykuję się do następnego. Tutaj na dziedzińcu będzie też wernisaż moich prac, łącznie z malowaniem dzieł. Powrót do mody na kreacjach wieczorowych. I na samo zakończenie. Na żywo. I na samo zakończenie. Czy w tym roku planujesz wakacje lub urlop? Ja mam całe życie wakacje, więc nie planuję. Ja całe życie gdzieś jeżdżę, także naprawdę. No jakoś tak mi ciężko powiedzieć, czy planuję. Bywam w zimę tam, gdzie jest ciepło i niech tak zostanie.